Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w ramach omawiania algebry macierzy. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, prognozy i symulacje, mikro, makro i wiele innych. Całość mojej oferty możecie znaleźć naturalnie na stronie internetowej firmy, czyli zadania-projekty.pl. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej od razu możecie pisać na zadania-projekty@wp.pl. Tam załączajcie swoje pliki. Gdybym miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. A dzisiaj Wam chciałam pokazać niby podstawowe, ale w ramach powtórzenia zadanie na dodawanie i odejmowanie macierzy. Jeżeli mamy do wykonania dodawanie dwóch macierzy, tak jak tutaj, musicie mieć pewność, czy na pewno można te macierze ze sobą dodawać. Nie jest to tak, że to jest zawsze możliwe. Muszą być zgodne wymiary macierzy. Jeżeli ta macierz ma dwa wiersze, a trzy kolumny, i ta ma też ma dwa wiersze, a trzy kolumny, czyli mają wymiary 2 na 3 i druga też ma wymiary 2 na 3, to oznacza to, że wymiary tych macierzy są zgodne. Oznacza to tyle, że można je ze sobą zarówno dodać, jak i odjąć, co niekoniecznie oznacza, że można je ze sobą przemnożyć. To jest jeszcze inna kwestia. Jeżeli mam ze sobą dodać te dwie macierze, to muszę wiedzieć, że wynikiem dodawania dwóch macierzy na pewno jest macierz trzecia. Możemy ją nazwać C, ale o wymiarach takich samych jak one, czyli 2 na 3. I żeby powiedzmy pokazać, jak wygląda macierz, która stanowi sumę dwóch macierzy, muszę wiedzieć, że będę miała dwa wiersze i trzy kolumny, czyli jest łącznie sześć liczb, które trzeba konkretnie wyznaczyć. I w tym momencie pierwsza liczba jest tutaj, w tym miejscu, to jest wynik dodawania odpowiednich liczb dokładnie z tego samego miejsca z macierzy A i B, czyli 1 plus minus 1 jest 0, 2 plus 2 jest 4. Tutaj ta liczba stoi w pierwszym wierszu i w trzeciej kolumnie, czyli ten element odpowiadający i ten odpowiadający z poprzednich, suma 3 plus 0 daje 3. 4 plus minus 6 daje nam minus 2. 5 plus 0 daje nam 5 i 6 plus minus 4 daje nam 2. To, co tutaj otrzymaliśmy, jest to wynik dodawania dwóch macierzy. Może trochę nierówno mi to wyszło, ale generalnie musimy pamiętać o tym, że zgodność musi być tych dwóch macierzy co do wymiarów. Wynikiem jest dokładnie o tym samym wymiarze macierz. Gdybyśmy teraz musieli dokonać odejmowania macierzy, to postępujemy analogicznie, czy dodawanie, czy odejmowanie. Wynikiem obliczenia jest tak samo macierz o tych samych wymiarach co one. I teraz odejmuję A minus B. Robi różnicę, czy robię A minus B, czy B minus A. A minus B, czyli od A odejmuję B, czyli 1 minus minus 1 jest 2. 2 minus 2, 0. 3 minus 0 jest 3, a nie na odwrót. 4 minus minus 6 jest 10. 5 minus 0 jest 5 i 6 minus minus 4 jest 10. Ok, ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Jak najbardziej możecie się ze mną kontaktować drogą mailową. Gdybyście potrzebowali, możecie od razu mailować na zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. A Wy zalecam Wam subskrypcję kanału, bo tam jest więcej materiałów niż tylko tutaj te podstawy matematyki. Udostępniajcie te wszystkie filmy znajomym, sami korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Umieszczam, staram się w miarę możliwości umieszczać wszystko na odpowiednich playlistach. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań i zaglądajcie na inne moje filmy.